Prowadzenie biorą niebieski. Goście wychodzą na prowadzenie. Uwaga! Tak to w sporcie marzyliśmy o Jastrzębskim Węglu. Zdecydowanie trzeba przyznać, że tutaj w polu serwisowym Bielsko zrobiło nam dużo krzywdy, a sobie dało dużo przewagi. Szczególnie tutaj pokazali to w czwartym secie, gdzie nie mogliśmy sobie z tą zagrywką poradzić. Boli na pewno naprawdę ta porażka, bo włożyliśmy dużo wysiłku, żeby tutaj do tej rundy dojść. Mieliśmy swoje marzenia, żeby zagrać z Jastrzębiem, z Jastrzębskim Węglem. Kibice marzyli, proszę mi wiedzieć, zdajemy sobie z tego sprawę. Po to pracujemy cały czas, żeby takie cele realizować. No dzisiaj się nie udało. Gratuluję Bielsku, bo sportowo dzisiaj byli lepsi. Czeka nas kolejne spotkanie w sobotę, bardzo trudne z MCKS Jaworzno. Nie mamy czasu na przemyślenia jakiś zbytniej na tą porażką, bo jakiś smutek wielki, bo trzeba się szybko pozbierać i długa podróż przed nami i walczyć musimy o trzy. Proszę Państwa, i to jest koniec tego spotkania. Proszę Państwa, EGP do pomeczu, gracz gości z numerem 14, Fiedor Suchacki. Dziękujemy za walkę, za zaangażowanie. Bo przypomnę, że takim wynikiem zakończył się również mecz ligowy rozegrany w tym sezonie.